Właśnie znaleźliśmy pod wiaduktem ulicy Saskiej, a w tym miejscu trwa frezowanie Alei Stanów Zjednoczonych. A tutaj mamy ekran akustyczny, a przynajmniej powstają. Jak wygląda cała ta przebudowa trasy łazienkowskiej po stronie praskiej z wiaduktami, które powstają zupełnie od nowa? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Ząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z nad trasy łazienkowskiej po stronie praskiej, czyli oczywiście nad Aleją Stanów Zjednoczonych, która jest w tym momencie dosyć mocno, gruntownie przebudowana na całym swoim odcinku. Tutaj od planowanej budowy tramwaju na Gocław prosto do wału Międzyszyńskiego, włącznie z dwoma wiaduktami, które są dosyć stare. Znajdują się one nad dwoma ulicami, ulicą Paryską i ulicą Bajońską. Obydwa są użytkowane od 1974 roku, ale są w kiepskiej kondycji, dlatego jeden już został wyburzony, a drugi cały czas czeka jeszcze na swoją eliminację. Oczywiście nie można ich w tym miejscu całkowicie wyburzyć i nie postawić nowych. Powstają zupełnie dwie nowe konstrukcje w tej samej lokalizacji, tak aby po prostu mogło wszystko funkcjonować jak po staremu, więc nowe wiadukty będą miały tyle samo pasów co wcześniej, jeżeli chodzi o każdy z kierunków, czyli po 3 pasy, no i co ważne, na nowych pojawią się też nowe ekrany akustyczne wzdłuż całej tej też i inwestycji. A propos ekranów akustycznych, one też się będą ciągnąć wzdłuż samej Alei Stanów Zjednoczonych do samej właśnie przyszłej trasy tramwajowej na Gocław. Więc tu też się faktycznie pojawią ekrany akustyczne, one będą w różnych miejscach porozlokowane, tak aby faktycznie osoby, które najbardziej je potrzebują, przynajmniej wedle projektantów, dostały je w konkretnych lokalizacjach. No i rzecz jasna, chyba o nim muszę mówić, że jak każda nowa inwestycja miejska w ostatnim czasie, będzie mnóstwo drzewów, krzewów, bylin oraz licznych też również pnącz. Więc tak to mniej więcej będzie wyglądać, jeżeli chodzi o całą tą przebudowę. Żadne kładki w ramach tej inwestycji nie będą wyburzane. W ramach osobnej inwestycji na wiadukt ulicy Saskiej zostały wymienione wszystkie dźwigi windowe i aktualnie są nowe, więc tamte windy już teraz funkcjonują i są sprawne. Natomiast utrudnienia są tak planowane, jeżeli chodzi o budowę całej tej trasy łazienkowskiej, właściwie przebudowę, aby wszystko było realizowane z utrzymaniem ruchu. To co to oznacza? Oznacza to, że cały czas muszą być co najmniej po jednym pasie w każdym z kierunków. Aktualnie mamy nawet bus pas w kierunku Ronda Wiatracznej, więc jest trochę lepiej. Oczywiście nie jest to sytuacja lepsza niż kiedy tutaj ruch był normalny, bo wtedy były po dwa pasy w każdym kierunku i bus pasy. Niemniej jakoś ten ruch tutaj jest jeszcze utrzymany. A jak wygląda aktualnie w tym miejscu tutaj cała sytuacja? A już sobie patrzymy. No teraz w końcu coś się zaczęło dziać. Jak nagrywałem poprzedni materiał 2 miesiące temu, można by właściwie powiedzieć, że Avizonosz, co ty nagrywałeś, tu się nic nie dzieje. No tak trochę to wyglądało. Teraz jest sytuacja trochę lepsza. Pojawiłem się tutaj specjalnie w piątek, 11 października, bo wtedy zaczęło się frezowanie. Frezowanie całej nawierzchni właśnie Alei Stanów Zjednoczonych, bo pierwotnie to oczywiście było planowane, żeby zedrzeć cały ten asfalt i następnie w tym miejscu nałożyć nowy. Ale chodziło o warstwę ścieralną. A tam ostatecznie wyszło, że ten asfalt poniżej też jest w kiepskiej kondycji. I wyszło, że trzeba w sumie ten cały 1 metr głębokości wykopać i postawić zupełnie od nowa. Całą nawierzchnię od najniższej warstwy. No i tego też trzeba było to zaprojektować na nowo, jeżeli chodzi o tę przebudowę. To oznaczało, że oczywiście wszystko się przesunie w czasie, przynajmniej w teorii, bo w praktyce termin zakończenia na czerwiec 2025 cały czas jest podtrzymywany przez miasto, ale ja w niego nie wierzę, bo jeszcze się nie rozpoczęła przebudowa drugiego wiaduktu, a przebudowa samego wiaduktu będzie trwać co najmniej ładne kilka miesięcy. Niemniej, no co jest ważne? Ważne jest to, że aktualnie po prostu jedna jezdnia, po której jeszcze do niedawna był ruch utrzymany dla autobusów, została całkowicie zamknięta i teraz przez najbliższe kilka miesięcy będzie frezowana i po prostu odbudowana od nowa. W sensie, mówię najbliższe kilka miesięcy, nie mamy żadnych terminarzy jeszcze zaplanowanych i oficjalnie powiedzianych, no patrząc na to, że to ma być nowa, cicha nawierzchnia i ma być ona zrobiona dobrze i sensownie, a zaczęły się trochę miesiące zimowe, to mam nadzieję, że w przeciągu najbliższego miesiąca, tak żeby przed grudniem, udało mi się to wszystko jeszcze zakończyć, żeby po prostu mogło to już w tym miejscu dobrze funkcjonować. Z ciekawostek możecie zobaczyć, że przystanki autobusowe mają aktualnie zatoczki na tejże też i ulicy, no i znaczy na tej samej Alei Stanów Zjednoczonych.
No i ciekawostka jest taka, że przez to, że dopiero to zostało wprowadzone de facto wczoraj dla Was, no to jest to na tyle świeża informacja, że jeszcze pasażerowie idąc z autobusu po prostu się gubili. To też ciekawostka, znajdujemy się aktualnie pod wiaduktami ulicy Saskiej. Jak widzicie, tutaj nawet w tym miejscu będą znajdować się ekrany akustyczne pod samym wiaduktem. Tego się nie spodziewałem w tym miejscu. Bardzo chętnie bym zobaczył sam proces wkładania ich w tym miejscu, bo pod wiaduktami wkładania ekranów akustycznych zazwyczaj się tego typu metodyki nie stosuje. W sensie ekrany akustyczne one są, ale w tego typu miejscach się już ich po prostu nie stawia. No ale tutaj jest stwierdzone, że są potrzebne i ja bym powiedział, że bardzo dobrze. W sensie im więcej ekranów, najlepiej takich jeszcze przezroczystych albo w pnączach, tym lepiej. Bo te w pnączach jeszcze faktycznie całkiem ładnie wyglądają, a takie te nowe, całkowicie nieprzezroczyste, to według mnie, to wiecie. W sensie jakbym mieszkał obok takiej trasy, oczywiście wiadomo, że bym chciał, żeby była cisza, no ale jednocześnie bym chciał patrzeć nie na ścianę, tylko nawet na samochody przejeżdżające. No wyobraźcie sobie, że patrzycie albo na ścianę, albo na pociągi przejeżdżające czy samochody. No, chyba odpowiedź jest oczywista. Wolicie coś widzieć czy nie? No ale to moje osobiste zdanie. Tymczasem przejdźmy sobie nad całym nowym wiaduktem, już tutaj w tym miejscu jest gotowym. Tutaj jak widzicie, krok po kroku pojawia się nowa klatka schodowa techniczna, która jest oczywiście niezbędna na każdym z przyczółków, jeżeli chodzi o nowe wiadukty. Jak widzicie, właśnie tutaj powstaje ta klatka pod tej strony, czyli od zachodniej. No i tutaj możemy zobaczyć, że na dole się nic nie dzieje. W sensie, no obydwa, znaczy stary wiadukt jest taki był. Jeżeli chodzi o przyłącza tutaj podziemne, one są tutaj tak samo pozostawione, jak były pozostawione już, kiedy powstał pierwszy przyczółek. Natomiast ważne jest to, że tutaj przy nowym wiadukcie w tym momencie się nic zbytnio już nie może dziać nowego. W sensie on jest na tyle wykończony, na ile może być w tym momencie. Po prostu cały czas nie mamy jeszcze drugiej konstrukcji wybudowanej. Ruch nie może być przerzucony na niego, bo po prostu nie ma dojazdu, jeżeli chodzi o starą nawierzchnię. Tutaj zwróćcie uwagę, że na dole się zaczęła pojawiać droga rowerowa i chodnik, bo niedługo będzie przerzucony po prostu ruch z drugiej strony na tą część. Więc widzimy, że już powoli drogowcy w tym miejscu się przygotowują na to, żeby wrzucić ruch na nowy wiadukt, ale tego nie zrobię do momentu, kiedy po prostu do niego nie będzie wjazdu. Dlatego też, skoro na niego jeszcze nie ma wjazdu i de facto ciężki sprzęt zbytnio nie mamy jeszcze jak wjechać na tą konstrukcję i na całej długości ma być jeden wspólny asfalt, no to też po prostu czekamy jeszcze z tym, aby po prostu wrzucić tam też ruch i pojawiła się ostatnia warstwa asfaltu. Więc ten wiadukt, ten nowy, de facto się nie zmienił na przestrzeni tych ostatnich dwóch miesięcy, kiedy tutaj był poprzedni film nagrywany. Więc jest jak było, że tak to powiem. Ale zmieniło się trochę jeszcze więcej tych, znaczy zmieniło się tutaj jeszcze parę rzeczy, jeżeli chodzi o kolejny odcinek, a mianowicie właśnie te frezowanie. No to frezowanie jest po prostu najważniejszym elementem, który jest w tym momencie tutaj realizowany. Tu też widzimy drugą klatkę schodową, która po prostu też jeszcze bardziej nabiera swoich kształtów. No i tam też się faktycznie ta ściana oporowa pojawiła. No i tutaj też widzimy, że ten cały właśnie odcinek w tym miejscu po prostu jest łącznikowy pomiędzy jedną a drugą jezdnią. W tym momencie musi być sfrezowany. Jak najszybciej postawiony od nowa, żeby po prostu móc przerzucić ruch z jednego starego wiaduktu na nowy wiadukt. I do momentu, kiedy to się nie wydarzy, no to będzie tak, jak jest w tym momencie, jeżeli chodzi o organicy ruchu. Ja sądzę, że w przeciągu najbliższego miesiąca na pewno już będzie ruch przerzucony na nowy wiadukt. Natomiast, znaczy przynajmniej powinno się to raczej wydarzyć, natomiast w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy całe frezowanie tejże nawierzchni powinno się już w tym miejscu raczej zakończyć. Też jak widzicie, mamy parę ujęć na samo frezowanie, więc jeszcze tutaj wysetowałem na kolejne baterii, żebyście po prostu mogli zobaczyć, jak te faktycznie maszyny działają. Zawsze frezowanie bardzo lubię, w sensie no to był jakiś smród tylko spalin, natomiast normalnie jak jest jeszcze smród tego asfaltu, to też jest całkiem ciekawie. Tymczasem na koniec materiału mam dla Was jeszcze bonus, gdzie przejdźmy sobie na budowę nowego przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym, czyli proces likwidacji, ale jednak niekoniecznie starych kładek. Likwidacji, jeżeli chodzi o użyteczność. Skrzyżowanie Ostrobramskiej, Grenadierów i Poligonowej, jeżeli tą drugą nazwę powiedziałem źle, to przepraszam Was bardzo. Natomiast ważne jest to, że w tym miejscu to całe skrzyżowanie ma tylko łącznie jedno przejście przez ulicę Ostrobramską w formie kładki. Natomiast w okolicy mieszka bardzo dużo osób w starszym wieku, dlatego też przydałoby się tutaj przejście na zimne, żeby mogli przyjść, no może bardziej na okrągło, ale jednak mogli faktycznie się przestać z jednej na drugą stronę. Też dla rowerzystów to jest ułatwienie, bo nie będą musieli przejeżdżać górą i spinać się po kładce. Chociaż ta kładka według mnie, bo korzystam z niej jeden raz, dla pieszych, rowerzystów i innych użytkowników dróg rowerowych jest naprawdę bardzo wygodna i nie trzeba stać na światłach. No ale co stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zrobić dodatkową sygnalizację świetną, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, właściwie nie kolidujące w zupełności z ruchem samochodowym w tym miejscu, bo i tak jest sygnalizacja świetna, jeżeli chodzi o pozostałe wjazdy i wyjazdów.
no i po prostu mieć dodatkową możliwość w tym miejscu. Więc jak widzicie, tutaj powstaje faktycznie nowe dwa przejazdy rowerowe, nowe dwa przejścia również dla pieszych, których w tym wcześniej miejscu nie było. W sensie jednego przejścia dla pieszych nie było, dwóch przejazdów rowerowych nie było. No i tak jak widzicie, ta sama kładka powstaje, znaczy kładka jest i drogi rowerowe będą się łączyć ze wszystkimi ciągami w okolicy. Również jeżeli chodzi o sam przejazd właśnie przez osiedle Majdańska, które w tym miejscu się znajduje. No przez osiedle jest już przejazd od jakiegoś dłuższego czasu, jak widzicie. Wzdłuż tej ulicy droga rowerowa została wybudowana, natomiast ona teraz po prostu się połączy z tą nową częścią, jeżeli chodzi również o drugą jezdnię Ostrobramskiej. Większość prac powinna być zakończona, właściwie prawie wszystkie powinny być zakończone w listopadzie tego roku. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie go w górę. Jeżeli chcesz więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i tęcim dzwoneczek. Kolejny film z tej trasy łazienkowskiej powinien się pojawić za 2 miesiące, no chyba że otworzą przejezdność, to postaram się pojawić trochę szybciej. Tymczasem, do zobaczenia już niedługo. Cześć!